Cześć, witam w kolejnym dniu. Mamy czwartek. Tu już mam cały układ zalany. Podłączony, piec już się pali. W piecu już się pali, nie piec się pali. Chociaż nie raz się palił. I nie tylko piec, bo komin też stary. A wam wczoraj nie powiedziałem, że urąbałem sobie światłowód. Ten przewód tutaj wisiał. Od światłowodu, bo to idzie do budynku gospodarczego. Tutaj mam taką piękną 50 na jakieś właśnie takie instalacje kablowe, aby trzeba było przeciągnąć. I tutaj przy tym kręceniu, jeszcze prawie na samym początku, machłem ręką przypadkiem i pociągłem to, i tu się wyrwało. I teraz na modemie miga mi na kontrolka, że nie, że jest uszkodzony światłowód. Brak internetu, ale muszę jeszcze sprawdzić tutaj modemem, przywieźć po prostu inny przewód światłowodowy, żeby podłączyć do tego, czy aby na pewno uszkodziłem to, bo to co wyrwane jest, czy uszkodziłem ten żółty, ale na 90% ten, który idzie z ziemi, przewód uszkodziłem, więc nie fajnie, filmów nie będzie. Jeszcze trochę i będzie wiadomo, czy to miało jakikolwiek sens. Pewnie ja już wiem, czy to będzie, czy miało to jakiś sens. Bo tak naprawdę to będzie wiadomo dopiero, jak będą okna zamontowane. Czy to w ogóle wystarczy do ogrzewania, czy nie. Znając życie, to nie. Chociaż mogę się mylić. Ja bym miał strop ocieplony, w sensie na poddasze, to dół pewnie by tym ogrzał. Ale to całe ciepło będzie uciekać. Ale to ma być tak ogrzane, żeby było na plusie. Nie musi być 15 stopni. Po co ja to tak mocno to kręcam, jak przydałoby się to odpowietrzyć. Ej, ej, ej. Adaś, myśl. Zaraz znowu coś rozwalę, bo szybko, szybko. Dobra. Chwila prawdy. Zaraz tu jeszcze, zaraz tu będzie woda lecieć. Powietrze wylatuje. Uj, 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 uj. Dobra. Dobra, teraz na pewno jest odpowietrzone. Na 1000%. Zobaczymy. Szkoda, że nie mam termometra. Miałem kiedyś takie te elektroniczne z tymi czujnikami. Sprawdziłbym, jaka tu jest temperatura zasilania, a jaka wychodzi z budynku. A jakie są straty ciepła na tym odcinku. Jak spisuje się to ocieplenie. Ale może się to robię, albo gdzieś kupię. Bo znaleźć chyba nie znajdę. Chociaż może. Gdzieś to się wala. Miałem chyba z dwa, po trzy. Nawet takie. Nie wiem, czy nie będę musiał zwiększyć obrotów pompki na piecu, na kotle. Ale to wyjdzie. Aha, no, czekam, żeby była ciepła woda. A odkręciłeś? No i czekamy chwilę. Ja na razie mam tak podłączone. A grzeje i to ładnie aż tu czuć, aż bije ciepłem. 60 stopni jest na piecu ustawione. Na kotle. Teraz teraz pomyślałem, że jest zajebistym rozwiązaniem. Tylko, że nie mam. Albo bym musiał kupić, jeżeli by to nie wydało. Albo grzejnik.
Ale tam to by było najlepszym rozwiązaniem, żeby nagrzać tą przestrzeń jednym takim źródłem zasilania. Nagrzewnica z nadmuchem wodna. To by się sprawdziło idealnie. Nie wiem, czy chłodnica samochodowa by dała radę, tylko znowu tamte coś by trzeba było poprzerabiać. Zasilanie to nadmuchu, jakieś kombinacje. Po chłodnicę bym wynalazł od jakiegoś diesla całą, ale od osobówki i nie wiem, czy ona by nie była za mała. I kombinacje. Teraz zacznę rozwijać te węże, tylko muszę zaślepić. Porządek, jak widać, jest. Same pilne sprawy, nie ma kiedy porządku zrobić. Więc tak, tu trzeba zaślepić. Żeby się piachu nie nasypało. Przypadkiem. Wszystko zmaźnięte, nawet taśma się kleić nie chce. Nie wleci tu nic, chyba nie. O, gdzie ty lecisz? Pytanie, czy o czymś nie zapomniałem. No dobra, ale to by trzeba było chyba od góry rozwijać i tutaj pociągnąć po prostu, a to zostawić tam na górze, bo pod z góry muszę nalać ten czynnik do środka, kligol. A tutaj tego nie zrobię, za dużo metrów i nie będzie spadków. A rączki trzeba można ogrzać już. A za ciepło. Dobra, rozcinam te węże. Tylko czy ja mam jakiś nóż? O. A później z tych węży zrobimy sobie węże ogrotowe i to grzania pasenu. Będzie idealna sprawa. Nie będzie się zaginał. Będzie można jego zostawiać cały czas na dworze. Mięciutki zimą. Później się ogarnie. Dobra, te dwie końcówki idą na dół. Tylko jak to zrobić, żeby było dobrze? Nie mam pojęcia. Idziemy z jednym na dół. A jeszcze te drzwi muszę przerobić tam. A. Jak jest pusty, to się zagina. Jak ma ciśnienie w środku, nie zagnie wam się. A przynajmniej nie powinien. W tym sklepie, gdzie kupowałem tego węża, były takie fajne opaski. Są dosyć szerokie. Nie takie badziewie, jak sprzedają w sklepach. Nie z ich wytrzymałością. Firma, jaka tutaj jest wybita, to jest Bratas 20x32. Ciutkę za duże, bo wąż ma chyba 22. I boki mają wytłoczone na zewnątrz, czyli nie powinny się wbijać. Bardzo fajna sprawa. Pierwszy raz widzę takie grube. Czy tam szerokie. Ciekawe tylko, czy będą dobre. Jak nie, to się będzie kombinować. Tak, tak, tak. Ale sam teraz zrobił. O! A widzicie? Ja tu jeszcze tego nie skręcił.
Już się tak rozpędziłem. O ty. I wyszło jak zwykle. Pośpiech. Chyba się nie wyrobię dzisiaj z tym. Zająłem się jeszcze innymi sprawami. Zamiast tylko to. I tak jest. Tym razem się nie pomyliłem z opaską. No w sumie ciśnienia tu nie będzie. To znaczy będzie. Bo to układ zamknięty. Jakieś tam będzie. Teraz przydałoby się, żeby to szło wyżej. O, to wytrzyma. Bo tu jest moja instalacja elektryczna. Pseudo. Jak to spadnie, to jeszcze prądu nigdzie nie będzie. Za tu będę zalewał powietrze. Tak, żeby uciekało dwoma rurkami do góry. Tu żadnych zaworów nie ma. Jedynie pompka będzie trzymać, będzie przepuszczać pomału. Trzeba to trochę pociągnąć. Wyżej. O. Przynajmniej na razie. O. Coś w tym stylu i chyba będzie dobrze. Kończę napełnianie. Przynajmniej powinien być cały koniec. Około 15 litrów powinno wejść. Jadejko ma 12, pełne było niepełne. Pierwsze znaczy się. Oczywiście tam powietrze na pewno jeszcze jest. Ale to będzie trzeba pompkę włączyć. Tu zostawię na samej górze to. Oczywiście to połączę. Teoretycznie tu też woda się powinna pokazać. O, jest tutaj płyn. Prawie jest równo. Dobra. Tylko czemu jak podnoszę jest mniej? Gdzieś jest powietrze. Gdzie ja dodałem? A tu mam w kieszeni. Żebym tylko nie zapomniał o paskach. Żeby mi to nie uciekło. Będzie lipa. Miałem tu wstawić tyłnik i takie zrobić odpowietrzenie. Jak będzie trzeba, to zrobię. Taki zawór. Ale zobaczymy, czy się uda, tak jak jest teraz.
Później tego nie wyciągnę, żeby powietrze wypuścić. Chyba samo nie spadnie. Wezmę to i idziemy zobaczyć, czy gdzieś tam nie leci. Już jest ciepłe. Chyba jak płyn się przelewał, a bo już działa grawitacyjnie, jak idzie do góry. Teraz przedłużacz i włączamy. Pompkę załączyłem i czekamy, co się będzie działo. Tylko nie mam czasu. Max pół godzinki mam. Zasilanie ciepłe, powrót zimny. Mam nadzieję, że to będzie dużo bardziej cieplejsze, bo przy takiej temperaturze to tu szału nie zrobimy. A, tam gorące. Zobaczymy, jak się wymiennik spisuje. O, powrót zaczyna być cieplejszy. Trzeba trochę to przebędzić. Muszę przeczytać, które najlepsze by było ustawienie. Tutaj chyba tak jak na podłogówkę, czy coś w tym stylu. Albo zostawić na automatycznym. Tutaj pół metra podnoszenia. Na którym jest najwięcej? Na tym 6 metrów. Czyli największe obroty i moc. Jest powietrze. Czyli przegiąłem, bo zabieram powietrze z góry. Zostawimy w auto i zobaczymy, co się będzie działo. Na dzisiaj już koniec, więc kontynuacja znowu w kolejnym dniu, ale wy będziecie mieli to wszystko w jednym filmie, chyba że będzie piekielnie długi. Chyba jednak coś będę musiał zrobić na końcu tego węża, jakiś grzejniczek albo coś w tym stylu, bo ta guma jednak, ta ciepła tego nie oddaje mocno, przynajmniej nie czuć, jak się łapie. Tutaj na częściach metalowych jest ciepłe, mocno, bym powiedział, że nawet prawie gorące, zwłaszcza tutaj przed pompką, ale z porównaniem do powrotu, to powrotu nie utrzymam, a tu mogę normalnie trzymać, chodzi o powrót zasilania wymiennika. Wymiennik jak najbardziej działa, jest bardzo duża różnica. Tu powrót z węża jest praktycznie, może nie zimny, nie letni, letko ciepły. Czyli w sumie ten wąż gdzieś to ciepło i tak oddaje. A tutaj jest gorące, ale nie tak gorące jak powrót. Albo ciutkę za duży przepływ. Albo zbyt mocno ochładza węża. A tutaj taki chyba patent tam wstawię. Tu, a tu będzie taki odpowietrznik. Ewentualnie, żeby dolać
jeszcze płynu. Ale to tak jak już mówiłem, nie dzisiaj, bo muszę jechać po córkę. Chyba, że specjalnie przyjadę tutaj z powrotem i pogrzebię jeszcze przy tym. Zobaczymy. No ja się to zostawiam. Podłączyłem wszystko. Ten tylnik też zrobiłem. Tylko będzie ciemno, nie będzie widać go. Zniosłem to wszystko do piwnicy. O, widać może trochę. Bo chciałem zobaczyć, czy tutaj to pomieszczenie będzie coś grzało. Tylko pogoda się popsuła, zrobił się wiatr, pada deszcz i jest tu lekki przeciąg. Bo tam jeszcze okna nie ma i tutaj też nie jest zasłonięte, i więc czuć, że coś tu idzie, ale nic posady. A tu sprawdzam, czy pompka faktycznie nie oszukuje. 7,3, a tu pokazuje, że ciągnie 8. Na trybie automatycznym. Wymiennik też daje radę. Patrzę, jaka jest temperatura na powrocie wymiennika, znaczy ręką tylko. Jaka jest zasilająca. Są podobne. A tu powrót na wężu dużo chłodniejszy. Więc chyba przynajmniej to będzie dobrze. To czy się spisze, okaże się dopiero później. Podejrzewam, że będzie trzeba jakiś grzejnik przynajmniej zamontować. I to też będzie pewnie mało. Na końcu, na tam zamiast tego tylnika, zamontować grzejnik. No. I tak to wygląda. Najlepiej by była jakaś nagrzewnica z dmuchawą. Albo coś w tym stylu. Ja patrzę na ten burdel, co tu jest, aż mi się nie chce. I to wszystko tutaj wynosić po tych schodach. Moje biedne kolana. To cześć, na razie. Efekt, czy to w ogóle będzie jakikolwiek sposób działać po montażu okien. Kurna z tą kamerą, zaś kłopot ze złączeniem. Witam, pewnie jestem czysty. Walczyłem z kominem. Światłowód pospawany. Proszę, pięknie naprawione. W profesjonalnym dalej miejscu wisi. Na szczęście nie było żadnego kłopotu. Poprzez to szarpnięcie po prostu urywał się w miejscu spawania. Więc dłużej tu jechali niż to naprawiali. Ten na marginesie. Za usługę serdecznie dziękuję. I wszystko działa. Podgląd, monitoring, wszystko dalej jest. Fajnie. A ja co robię? Ogólnie to nic. Pokażę wam później. Dzisiaj uzupełniłem tylko bianką ewentualne szpary. W tym moim ociepleniu okien. I nadproży. Co jeszcze dzisiaj było robione? A, w sumie walczyłem dzisiaj z kominem pół dnia. Ciężko było. Ponieważ zaczęło strasznie się mocno kopcić w środku. O, tam jest. Widzicie taki piękny kominek. Kiedyś będzie trzeba to zrobić. Poczekam, aż się zawali. Wiem. Po prostu ze ścian, z komina spadło. Bo w tamtym roku nie był czyszczony, w tym roku też jeszcze nie był czyszczony. A że komin nie jest ocieplony, bo to jest sztuka. Więc na nim się trochę tam skrapla, robi się taka smolista maść. Nie suchy popiół. I to wszystko zleciało i zatrzymało się nad trójnikiem, nad wyjściem z pieca. I w nocy przestało się palić. To wszystko zastygło, bo było zimno. I musiałem to dosłownie przebijać, żeby udrożnić przelot. A teraz jest już dużo lepiej, fajnie to idzie. Niestety piec jest za duży, bo piec jest na 140 metrów, a grzeje 27 metrów w budynku gospodarczego. Więc tam się w nim nieźle kotłuje. I dlatego jest między innymi ten wymiennik i to wszystko chcę robić. Właśnie, żeby było podłączone do tamtego pieca, tak żeby obciążyć jego trochę, żeby miał co robić. Ja będzie trzeba, to kupię tą nagrzewnicę wodną,
Już tam nawet patrzałem, ale to mówię w ostateczności, bo jeszcze jest pomysł z grzejnikiem, ale zastanawiam się, czy w ogóle jest jakikolwiek sens się bawić z tym grzejnikiem. Bo jeśli byłyby tu okna, ale jakby był strop ocieplony, czy tam uszczelniony strop, podejrzewam, że ten sam wąż na tym wymienniku, jakby to powiedzmy z 15 godzin, a po lepiej dziennie grzało, pewnie by utrzymało jakąś tutaj temperaturę na plusie, ale jeżeli będzie góra otwarta, to jest bardzo wątpliwy temat. A znowu to na grzewnicy potrzebujemy porządniejsze, wyższą temperaturę zasilania, czyli z automatu bym musiał na piecu podnieść temperaturę. Bo wiadomo, wymiennik to jest wymiennik płytowy, ale 100% przecież on ciepła nie przeniesie na tylki układ, więc tam spadki jakichś temperatur na pewno są. Liczę przynajmniej 5 stopni, a po i nawet lepiej. Wczoraj było zasilanie, ja się tym bawiłem, 60 gdzieś stopni, zamówiłem termometry w ogóle. Przynajmniej na piecu było 60, tam może to pływało 55. Z wymiennika na ten układ może szło 50. Tak, moim zdaniem na pewno nie było gorzej niż 50. Chyba. Dobra, to ja się dzisiaj z wami... Znaczy, na dzisiaj to już koniec. Widzimy się pewnie jutro. Ja będę miał jakąś wenę, po weny nie mam żadnej. Ta kubka styropianu musi stąd zniknąć, bo se szczeliłem w nogę. I zamówiłem wełnę, tak jak już mówiłem, a nie mam gdzie jej położyć. I będzie musiała leżeć ta wełna na zewnątrz, przez zimę. Więc tragedia. Będzie tragedia i to nie mała. Nie mogę jej dać tutaj do środka, tam położyć nawet na górze, na poddaszu, na stropie. Chociaż na upartego nie wiem, czy może to nie by było lepsze rozwiązanie niż trzymanie tego tam na zewnątrz. A ten styropian wniosę tutaj na górę. Bo jak tutaj będą robione tynki, jak będą robione wylewki, to ta cała para, woda, wszystko będzie szło na górę i po prostu ta wełna będzie ciągła to jak gąbkę. A tego nie chcemy, nie chcę. Aczkolwiek jeszcze myślałem nad tym, że może ja pytam na trzecim piętrze, czyli na jętkach, rozłożyć jakąś folię i ułożyć na tej folii tą wełnę i przykryć ją też folią. Może by to się sprawdziło, ale nie mam zielonego pojęcia, więc na razie wylątuję prawdopodobnie w tym miejscu. To tyle.